Piękne słowo dostaliście na swoje bierzmowanie, a my przy okazji z wami. Takie słowo, które pokazuje, ile naprawdę zależy od tego, jak człowiek przeżywa swoją wiarę, na ile jego wiara jest dojrzała. A ta przypowieść Jezusa o bogaczu i Łazarzu pokazuje, że od tego, jak przeżywamy swoją wiarę, zależy nasza wieczność. Dlatego ten moment jest bardzo ważny. To nie chodzi tylko o to, co się zmieni jutro czy pojutrze. Nie. Życie człowieka nie jest banalne. Życie człowieka ma wymiar wieczny. Mamy dwóch bohaterów, którzy... Na pewno jeden i drugi wierzą w Boga. Wierzą, że Bóg istnieje. Na pewno jeden i drugi należą do ludu Bożego. Bogacz, człowiek ostatecznie potępiony, potrafi z otchłani krzyczeć do Abrahama: Ojcze, nie? Ojcze Abrahamie. Abraham nie zaprzecza, mówi: Synu, do niego. To jest ktoś, kto był członkiem ludu Boga. Naszym językiem to jest ktoś, kto był członkiem Kościoła. Wierzył, że Bóg istnieje. No i skończył tak, że nikomu nie życzę. Nie? Nie wystarczy wierzyć w Boga, żeby mówić o sobie, że jestem człowiekiem wierzącym. Nie? We wierze, zwłaszcza w dojrzałej wierze, chodzi o coś znacznie poważniejszego. I tak sobie pomyślałem, zanim pójdziemy dalej w tym rozważaniu. Ciekaw jestem, czy wiecie, ale papież Franciszek z tej przypowieści uczynił główny temat swojego orędzia na Wielki Post. Ten, który przeżywamy. Ktoś czytał to papieskie orędzie? Patrzę po prezbiterium trochę z taką nadzieją, jak młody Jeremiasz, jak przyszedł do Jerozolimy, myślał: kapłani na pewno są inni. Okej. Okay. To się wszystko nagrywa, a ksiądz Łukasz się schował za filar i nie widać, że on też nie czytał. Słuchajcie, Franciszek krótko pisze, warto poczytać. To jest niedługi tekst. Macie te klocki, co się tam nazywają internet. Wgooglować watikan.va wyskoczy i papież Franciszek, dokumenty, orędzie na Wielki Post, jest we wszystkich możliwych językach. Przeczytajcie. Bardzo pięknie papież objaśnia tę przypowieść. Nie będę mówił tego, co pisze, żeby wam nie psuć zabawy. Nie. Więc może być pierwsze postanowienie po bierzmowaniu na przykład, że ten tekst się przeczyta. Nie? Ja chcę powiedzieć dwie rzeczy istotne w związku z tym tekstem. Jedna i druga, myślę, pokazują jakiś ważny element wiary. Pierwsze, ja muszę powiedzieć, że mnie to zawsze przypowieść mnie trochę męczyła, bo do końca nie wiedziałem, o co biega z tym bogaczem. Dlaczego został potępiony? No, summa summarum, nic złego nie robi, no. Tak by się wydawało. Wiemy o nim tylko tyle, że był bogaty. To w sumie nie grzech, nie? Abraham, który jest w niebie i wszyscy w niebie są na jego łonie, czyli w najbliższej komitywie z nim, Abraham też nie był biedakiem. Abraham miał taki majątek, że jak wędrował razem ze swoim bratankiem, to się musieli rozejść na dwie różne strony, bo mieli takie stada, że nie było dość trawy, żeby stada jednego i drugiego mogły się wyżywić. Nie? To znaczy, że Abraham nie należał do ludzi ubogich, a jednak jest w niebie. Najwyraźniej przez sam fakt, że człowiek ma pieniądze, jeszcze nie będzie potępiony. Proszę się nie bać. Ci, którzy mają pieniądze.
Tak. Dalej jest powiedziane, że ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. No, no też nie grzech. Dlaczego został potępiony? Co takiego robił, że został potępiony? Prawda? Całkiem niedawno dopiero ta Ewangelia mi się jakoś otwarła takim bardzo prostym kluczem. Bogacz został potępiony nie za to, co robił, tylko za to, czego nie robił. Za to został potępiony. Za to, czego nie robił. Przed chwilą mieliśmy akt pokutny i wszyscy wyznawaliśmy, że zgrzeszyliśmy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I zaniedbaniem. Nie wiem jak wy, ale mnie się bardzo długo wydawało, że z tych czterech rodzajów grzechu ten ostatni jest najmniej ważny. Zaniedbanie, no. Myśl, mowa, uczynek, zwłaszcza uczynek, to wydaje się grzech konkretny. Zaniedbanie? Jesteśmy po roku miłosierdzia, po roku jubileuszowym. Jaki tekst był najczęściej czytany? Byłem głodny, nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, nie daliście mi pić. Byłem nagi, nie przyodzialiście mnie. Byłem przybyszem, nie przyjęliście mnie. Byłem chory, nie odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, nie przyszliście do mnie. Idźcie precz. Idźcie precz. Nie? Sześć grzechów zaniedbania. Sześć grzechów zaniedbania. To samo jest tu z tym człowiekiem. Miał pod drzwiami biedaka, leżał mu pod progiem. Mógł do niego wyjść, mógł mu dać jeść, mógł mu dać pić, mógł go ubrać, mógł go przyjąć do domu na mieszkanie. Niczego z tego nie zrobił. Nie? Zaniedbał możliwego miłosierdzia. I teraz jest w otchłani. Wiecie, to jest Ewangelia, która mówi tak, że jak staniemy przed Bogiem summa summarum, to On nas nie będzie pytał, czegośmy nie zrobili. To jest nasz, to jest taki motyw u nas dość częsty. Nie? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie, nikogo nie oplułem, nikogo nie sponiewierałem. Okej, co żeś zrobił dobrego? Powiedz, kogo kochasz? I co to znaczy, że go kochasz? Nie? Pokaż te dobre swoje czyny. Jakie one są? Nie? Kluczem do Biblii nie jest nic innego, tylko przykazanie miłości. Całe prawo Boga się zbiega w przykazaniu miłości. Całe prawo Boże nie polega na tym, że nic złego nie zrobiłem. Tylko prawo Boga polega na tym, że kocham bliźniego jak siebie samego. Że kocham Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całą swoją siłą. Nie. To jest bardzo ważne w podejściu także do tego, co my nazywamy pracą nad sobą. Ludziom się wydaje, że praca nad sobą polega na tym, żeby wypucować się ze wszystkich grzechów. Nie? Nie mówię, że to nie jest ważne. Tylko jest taki tekst w Ewangelii, Jezus mówi tak, że jak zły duch opuści człowieka, to błąka się po rozmaitych tam miejscach bezwodnych, pustynnych, aż w końcu wraca do tego gościa, z którego wyszedł i zastaje poprzedni swój dom wymieciony, czyściutki i pusty. I wtedy, mówi Jezus, bierze jeszcze siedmiu złych duchów gorszych od siebie i wchodzą w niego i jego stan jest gorszy niż był poprzednio. Nie? Bo tak, wyrzucił z siebie wszelkie zło, wypucował, elega, czyściutki. Nic nie wprowadził na to miejsce.
niczym swojego wnętrza nie wypełnił. Trzeba tylko czekać moment, jak wszystko wróci i to ze wzmożoną siłą. Jakie dobro w życiu spełniasz? Kogo kochasz i w jaki sposób to okazujesz? To się liczy. Duch Święty, którego macie otrzymać, nie jest zdolnością do niegrzeszenia. Duch Święty w tajemnicy Trójcy jest osobową miłością, jest uzdolnieniem do tego, żeby kochać. To jest bardzo ważne. Nie ma takich sakramentów, które człowieka są w stanie uczynić bezgrzesznym. Ale wszystkie sakramenty, jakie przyjmujemy w życiu, są tak naprawdę po to, by pomnażać w nas zdolność do miłości. To jest bardzo mocna Ewangelia. Ona mówi, uważajcie tam, gdzie zaniedbujecie możliwe dobro. I że w tych, kiedy się spowiadamy z grzechów, nie, myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem, być może najwięcej zależy od tego zaniedbania. Nie, to, co my może najłatwiej lekceważymy. Nie. To jest jedna rzecz. Druga jest bardzo konkretna w drugiej części tej przypowieści. Nie. Ten bogacz woła z otchłani do Abrahama. No, dla mnie już nie ma ratunku, ale mam w domu 5 braci. Niechżeby tam Łazarz do nich poszedł i przestrzegł ich, bo trafią tu, gdzie ja. I co odpowiada Abraham? Mają Mojżesza i proroków. Niechże ich słuchają. Nie. Jakby kto z umarłych powstał, to uwierzą. Nie? Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych do nich poszedł, nie uwierzą. Rozumiecie, co Jezus mówi, nie? Ustami Abrahama w tej przypowieści? Jezus mówi, że nasza wiara zależy od tego, jakie miejsce w naszym życiu zajmuje ta księga. Bo dla tego bogacza, dla jego braci, prawo, Mojżesz i prorocy to jest Stary Testament, to jest Pismo Święte, to jest Słowo od Boga. Jezus mówi, jak temu nie wierzą, to choćby do nich ktoś powstał z martwych i do nich poszedł, nie uwierzą. Rozstrzygające jest to, jakie miejsce w naszym życiu zajmuje ta księga. Wiara rodzi się ze słuchania. Zaczęliśmy od tego, że chrześcijanin to nie jest ktoś, kto wierzy, że Bóg istnieje. Chrześcijanin to jest człowiek, który wierzy Bogu na słowo. Tak? Bóg mówi do nas słowo. To jest coś niesamowitego. Bóg do nas mówi słowem wcielonym, którym jest krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg do nas ma słowo. Jak nie wierzysz w to słowo, to choćby się dookoła cuda działy. To niczego w tobie nie zmienia. Wiara to nie jest szukanie cudowności, takich, innych, siakich. Ludzie gonią za cudownościami w sposób zdumiewający. Nie? A tam się Pan Jezus na chubie pokazał, a tam Matce Boskiej 2 rany się przedłużyły. A tam obraz płacze. Jakie ważne. Nie? Tę księgę wszyscy mają na półce w domu. Wiecie, gdzie jest? Kiedyście ją ostatnio czytali? Nie trzeba jej wreszcie wyjąć, dmuchnąć i zacząć czytać z wiarą. Z wiarą.
Bo kto tej księdze nie wierzy, to choćby ktoś z umarłych powstał i poszedł do niego, to nie przyjmie jego pouczenia. Młodzi, dostaliście od Jezusa na bierzmowanie tę Ewangelię. To znaczy, że Pan Jezus chce, byście byli w swoim życiu ludźmi słowa. Byście byli ludźmi, którzy otwierają Biblię. Którzy ją znają i którzy ją czytają z wiarą. Którzy wtedy, kiedy czytają Pismo, słyszą Boga, który do nich mówi. I szukają odpowiedzi na to słowo, które usłyszą. To jest rozstrzygające. W tej przypowieści Jezus mówi, to jest rozstrzygające. I ostatecznie o czym rozstrzygające? O wieczności. O wieczności. Bogacz był najwyraźniej człowiekiem, który miał w nosie Mojżesza i proroków. Nie, nie, jakby ktoś tam z umarłych powstał, to byśmy to uwierzył. Miał obok siebie w domu, miał Mojżesza i proroków. Trzeba było czytać. Jakby czytał, to by nie potrafił przejść obok tego Łazarza, który mu leżał na progu. Jakby naprawdę czytał z wiarą, to by mu ta Biblia nie pozwoliła przejść obok tego bidaka. Tylko nigdy nie otwarł. Duch Święty, którego macie otrzymać, jest tym, tą osobą Bożą, która jest natchnieniem Pisma. Nie? Duch jest tym, pod którego tchnieniem jest spisane Słowo Boga. Kiedy je czytamy, Duch w nas pracuje. Duch w nas jest posłuszeństwem temu Słowu. Duch sprawia, że potrafimy do tego Słowa przylgnąć wewnętrznie. Nie? Po to otrzymujemy Ducha Świętego w darze. Nie? Żeby całe jezusowe nauczanie stało się naszym wewnętrznym przekonaniem. To jest to, że Duch nas prowadzi do pełnej prawdy. Nie? Bo sprawia, że się z tą prawdą jesteśmy w stanie utożsamić. Staje się naszym sposobem myślenia, naszym sposobem odczuwania, naszym sposobem kochania. Nie? Wtedy, jak pozwolisz Duchowi, żeby przekonywał cię do tego Słowa, które sam natchnął, jak pozwolisz Duchowi, to wtedy drugi człowiek zawsze dla ciebie będzie darem od Boga, a nie przeszkodą na progu. Pan Bóg nam nie pozwoli myśleć o drugim człowieku jako o kimś, kto mi przeszkadza w moim szczęściu, psuje mi zabawę. Tylko trzeba tego słowa słuchać, nie? No, to takie są dwie myśli z tej Ewangelii, młodzi, dla was i dla nas wszyscy, którzy już dawno są po bierzmowaniu. Nie? I mamy szansę się z tym słowem zmierzyć, nie? Które pokazuje, co we wierze jest istotne. Nie? Panu Bogu niech będą dzięki, że jest tyle bierzmowań, bo człowiek ciągle może wracać do tego, czym dawno powinien żyć. Nie? Życzę wam, młodzi, by was Duch prowadził do miłości, która nie zaniedbuje dobra i żeby wam Duch nie pozwolił przechodzić spokojnie obok Biblii w domu. To są takie dwa konkrety, a trzeci padł na początku. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie przeczytacie orędzie papieża Franciszka na post. A on komentuje tę Ewangelię tak, że... Tak pięknie. To tyle. Amen.